Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam z tej strony Kamil Filutowski. Dzień dobry Panu. Rozumiem, że mnie słychać. A czy mnie widać? Nie widać Pana, natomiast słychać Pana. Znaczy nie mamy prawa oczekiwać Pańskiego wizerunku, wystarczy Pana słychać. A, dobra. To bo nie wiem, kamera ma widzę uruchomioną, ale to nie działa. W takim razie najprawdopodobniej coś po Pana stronie, bo po pozostałych radnych widać. Okej. Okay. No dobrze, to jeśli tak może zostać, to już tak nie zostanie. Dobrze. Rozpocznijmy posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27 stycznia. Komisja w pełnym składzie. Pani Karolina Białecka oraz pan Krzysztof Upiński, przewodniczący Piotr Napłoszek. Proponowany porządek obrad w dniu dzisiejszym to wniosek mieszkańca dotyczący odmowy przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej w Milanówku. Punkt B, wniosek Ligi Ochrony Przyrody w sprawie zabezpieczenia drzew na terenie inwestycji prowadzonej przy Willi Walerii oraz bezpośredniej sąsiedztwie. I punkt C, wniosek Stowarzyszenia Rzecz Miasto Grodów w sprawie prac remontowych i konserwacyjnych zabytkowych, w sprawie prac remontowych i konserwacyjnych zabytków w Turczynku. To jest porządek obrad. Kto jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Komisja jednogłośnie przyjęła taki porządek obrad. Rozpoczynamy od skargi mieszkańca dotyczącego odmowy przyłącza do sieci wodociągowej w Milanówku. I teraz pytanie do mieszkańca odnośnie kwestii zwracania się do mieszkańca i danych osobowych, które chciałby wziąć udział w tej sprawie. Jakie są tutaj Pana preferencje, wytyczne, jak mamy rozmawiać? Ja może mógłbym sobie po imieniu, jestem Kamil, więc jakby proszę śmiało tutaj. Dobrze. Panie Kamilu, Pańska skarga była opiniowana przez komisję, natomiast z uwagi na to, że do tej skargi wtedy na dzień opiniowania nie wpłynęło stanowisko burmistrza, gdy z opinii prawnej wynikało, że urząd twierdzi, że tak naprawdę to wina w całości jest miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Z tego też powodu burmistrz wtedy nie złożył tego stanowiska. Komisja jednak uznała, że to jest sprawa na styku pomiędzy MPWiK-iem a miastem i wynikającej z samej procedury zapewnienia dostępu do tego, samej procedury realizacji tego obowiązku, który jest nałożony na gminę, czyli zapewnienia dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. I uznaliśmy, że opiniując tą skargę, że ona jest skargą zasadną. Natomiast dostaliśmy w tamtym tygodniu stanowisko pana burmistrza w związku z naszą opinią. Tak. W tym stanowisko brzmi tak. MPWiK odmówił udzielenia warunków przyłączenia do sieci pani inwestorce, argumentując, iż działka o numerze ewidencyjnym zlokalizowana przy ulicy do wiadomości komisji znajduje się poza zasięgiem miejskiej sieci wodociągowej oraz że wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych spółki na lata 2019-2021 nie obejmuje rozbudowy sieci wodociągowej w ulicy Sadowej. Dwie przesłanki przemawiają za decyzją MPWiK. Z jednej strony braku technicznych możliwości świadczenia usług, a z drugiej zapisy uchwały Rady Miasta numer 84/9/19 z dnia 24/6/2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK spółka z o.o. na lata 2019-2027. Spółka nie mogła wydać w tej sprawie warunków przyłączenia do sieci z uwagi na fakt, iż w odniesieniu do wyżej wymienionej działki nie jest spełniony warunek, o którym mowa w paragrafie 22 ust. 1 regulaminu MPWiK dotyczący istnienia urządzeń wodociągowych i lub urządzeń kanalizacyjnych albo ujęcia realizacji takich urządzeń w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i lub urządzeń kanalizacyjnych będących eksploatacji lub posiadaniu spółki. Wnioskodawca może też skorzystać ze środków określonych w artykule 27e ustęp 1, to jest to mowa o ustawie o warunkach, jak ta ustawa dokładnie brzmi. Skrót jest UZZW, natomiast teraz sobie nazwy nie jestem w stanie na szybko przypomnieć. Na mocy tej regulacji w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia, jeszcze raz, na mocy tej regulacji w sprawach dotyczących punkt 1, odmowy zawarcia
To jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Dokładnie, o wodę. I odprowadzenie ścieków. O zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków w przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Punkt 2. Odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłącza do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłącze nieruchomości do sieci na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji. Czyli w opinii wskazano nam, że w zakresie, w jakim jest pan niezadowolony z odmowy, ma pan drogę administracyjną odmowy do regulatora. Tym regulatorem jest dyrektor Regionalnego Zarządu chyba Wód Polskich w tym momencie. Tak, zgadza się. I takie pytanie do pana, czy pan... jeśli mogę chwilę przerwać, powiedzieć jakby jedną rzecz, bo ustaw... Z tego, co kojarzę tutaj, jeśli chodzi o to miejscowe prawo, to tam było przewidziana chyba możliwość właśnie wniesienia skargi do jakby tutaj do Rady Gminy. Ja ten jakby tryb postępowania przyjąłem, ale mamy również tryb postępowania właśnie z udziałem Wód Polskich. Niemniej no, na razie jeszcze go nie zastosowałem, dlatego że uważam, że no, jakby podtrzymuję swoje stanowisko, że co do tego, że ta decyzja jest bezzasadna i tak naprawdę jest błędnie zinterpretowana. Jeśli Państwo chcą, to wyjaśnię, mogę wyjaśnić dlaczego. Ponieważ tak, tutaj jakby czytając ten punkt A, bo jeszcze tylko jedną informację dopowiem, że my złożyliśmy drugi wniosek teraz ostatnio, bo to nie był jedyny wniosek i również otrzymaliśmy odmowę. Tak? Ja do Państwa ten wniosek wysłałem. No i tutaj jakby MPWiK powołuje się na to, że co do zasady nie ma tych urządzeń. Tak? Natomiast jakby czytając brzmienie planu znaczy regulaminu zbiorowego zapotrzebowania w wodę, teraz powiem, która to była uchwała, bo gdzieś tutaj umiałem. Sekundka. To jest uchwała numer 71/8 przez 19 z 20 maja 2019 regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. I w tym regulaminie MPWiK powołało się właśnie na ten regulamin. I oni tutaj uzależnili możliwość wydania takiej decyzji w ogóle rozpatrzenia wniosku od spełnienia łącznie trzech warunków. Istnienia urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych albo ujęcia relacji takich urządzeń w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i lub urządzeń kanalizacyjnych będących eksploatacji lub posiadaniu spółki. Tylko w tym punkcie nigdzie nie ma obszaru zdefiniowanego, w jakim te urządzenia mają występowywać. No nie ma, po prostu nie ma, więc jakby nie wiem dlaczego wobec tego MPWiK jakby twierdzi, że ten punkt nie jest spełniony. Na ulicy Sadowej występują urządzenia takie jak właśnie sieć wodociągowa. W tym momencie 150, no niecałe tam 150 metrów od naszej działki tutaj. Natomiast docelowo od mniej więcej no kwietnia, tak powiedzmy, sąsiad będzie tutaj robił jeszcze, jakby, bo już ma zaprojektowaną sieć i nie wiem właśnie na jakich zasadach, no bo przecież taka sama sytuacja, prawda? A jednak udało się uzyskać te warunki i dokładnie ten sam przypadek. I wobec tego uważam, że jakby ten warunek tutaj jest spełniony. Natomiast jeśli chodzi o możliwości techniczne o punkt B, możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez zleceniodawcę wody nadającej się do spożycia przez ludzi, wydajność źródeł wody, nawiasie, no to zakładam, że te źródła są chyba na tyle wydajne, żeby jakby dostarczyć tą wodę lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i czyszczenia ścieków wydajność oczyszczalni. Więc jakby no wydaje mi się, że tutaj jakby biorąc pod uwagę punkt A, punkt B i punkt C, bo punkt C dotyczy już tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne
on jest spełniony. I to jest tylko kwestia interpretacji prawnej tak naprawdę teraz, którą przyjmuje MPWiK, w zależności od sytuacji, jaką ma do czynienia. Bo jeśli jakimś określonym osobom na tej samej ulicy wydaje się taką decyzję pozytywną, tak jakby ktoś ma już zaprojektowany przyłącz, zresztą Państwo tutaj widzieli, bo wysyłałem to na ten plan z mapą zasadniczą i to jest naniesiony projekt, tak? To jakby tutaj jest ta instalacja jeszcze w fazie projektowania, więc jakby czarno na białym widać, że ta decyzja została wydana na odcinku 90 metrów, podczas gdy ja potrzebuję niecałe 50, czy tam, przepraszam, nie pytałem, około 50-60 metrów, no to widać, że tu jest jakby dwojakość w wydawaniu tych decyzji. Natomiast to jest istotne, bo kiedy ja dzwoniłem do MPWiK, to mi powiedziano następującą rzecz, jakie są fakty, bo to jest po prostu podstawa prawna przy odmowie, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Rzeczywistość jest następująca. MPWiK twierdziła jej pracownice w rozmowach telefonicznych z nami, że w tym momencie jest problem z tym, że gmina po prostu nie chce przyjmować tych urządzeń od takich osób, które budują tą sieć za własne pieniądze, bo jakby tą sieć ja bym musiał wybudować za własne pieniądze, a w przyszłości gmina musiałaby tą sieć przejąć, tak? I MPWiK stał na takie stanowisko, że powinienem udać się do gminy, podpisać z gminą umowę w zakresie najpierw przejęcia tego typu urządzeń w przyszłości i dopiero wtedy, jak tą umowę podpiszemy, no to wtedy oni będą to jakby w stanie wydać takie warunki. A więc jest to zupełnie sprzeczna informacja z tymi pismami, które w tym momencie otrzymujemy. I to jest jakby moje zdanie tylko mydlanie oczu i to w ogóle nie ma nic wspólnego z podstawą faktyczną. Co do tego i to strasznie mnie niepokoi, bo to też pokazuje skalę patologii w MPWiK. I z tego względu też zapowiedziałem liczne kontrole dla MPWiK, bo znaczy ja osobiście jako mieszkaniec nie pozwolę sobie na to, żeby w ten sposób wykorzystywano publiczne środki do tego, żeby właśnie w ten sposób działać i w ten sposób podejmować. Ale co jest jeszcze jakby w tej sytuacji ważne, to że ja nie jestem jedyną osobą, która ma ten problem, bo tak jak rozmawiałem z pracownikami referatu technicznego miasta, mniej więcej od września wszyscy mieszkańcy, którzy właśnie jakby składają takie wnioski, mają decyzję odmowy. I nie wiem, z czego to wynika, czy to wynika z jakiejś zmiany osoby na stanowisku zarządzające w podejściu właśnie interpretacyjnym, no bo coś się zmieniło, tak? Wcześniej te decyzje były wydawane, teraz nie są. I jakby w tej sytuacji uważam, że to tutaj coś jest nie tak, tak? Jeśli chodzi o sposób postępowania MPWiK co do tych decyzji. Więc uważam, że to przede wszystkim, bo teraz jakby już zapiliśmy się z naszą inwestycją, no to że zrobimy studnię. Natomiast stwierdziłem, że no trudno zrobimy tą studnię, ale też jeśli okaże się w przyszłości już tak na drodze jakby administracyjnej, postępowania administracyjnego, że mieliśmy rację, no to gmina musi się liczyć również z odszkodowaniem z tego tytułu, bo my poniesiemy jakieś koszty z tytułu właśnie budowy tych zastępczych urządzeń, tak, bo w tym momencie tak to będzie wyglądało i konsekwencje dalej z tym związane, które będą potem miały osoby już, które takie decyzje podjęły. To tyle. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Chciałem jeszcze ustalić jedną rzecz, bo ja poprosiłem kierownika referatu planowania przestrzennego o kopię decyzji warunków zabudowy dla tej nieruchomości. Dzisiaj przed samą komisją ją otrzymałem. Mhm. I z tych warunków zabudowy wynika, że już panu mówię, że w zakresie zasad i warunków infrastruktury technicznej działka miała taki zapis: sposób zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody własnego studnia docelowo z sieci wody ciągowej po uzyskaniu warunków technicznych z zakładu wodociągów kanalizacji ulica Cegielniana 4 w Rolnicy Mazowieckiej. Taki był zapis. Natomiast nie ma podstawy do tego, żeby nie wydać tych warunków i tutaj jest problem, tak? Bo taką sieć my możemy zbudować sami,
I jakby, i może oczywiście, gdyby nie istniały przesłanki do tego, żebyśmy takich dzieci nie mogli zbudować, bo za chwilę to będzie, znaczy naprawdę, tak naprawdę już mówimy o odcinku 50-metrowym, to i tak jakby w tej konkretnej sytuacji będzie to po prostu odcinek, który właściwie jest prawie jakby o działkę dalej, tak? To potem będzie już tylko działkę dalej, długość działki dalej. Żeby te przyłącze wody do nas dotarło. Więc mówienie, że tam nie ma po prostu wody, no w tym obszarze jakby odmawianie tych warunków przyłącza. Dodam, że sąsiad miał tak samo zrobione, znaczy taką samą decyzję, bo widziałem tę decyzję, mogą Państwo sobie porównać te działki. I też nikt nie robił z tego problemu. Więc to jest jakaś forma dualizmu, tak, pomiędzy wydawaniem decyzji, między określonymi, znaczy była, tak, bo w tym momencie z tego sobie to już jakby interpretacja MPWiK się zmieniła, no a faktyczna podstawa niewydawania tych decyzji to jest właśnie taka, jak, o jakiej powiedziałem, czyli po prostu brak, niedogadanie się po prostu gminy z MPWiK. Znaczy to jeszcze jest tam taki problematyczny rzeczy, no to MPWiK twierdzi, że właścicielem tej sieci w ogóle jest gmina. To skoro tak. Gmina jest właścicielem, to dlaczego my mamy wydawać takie decyzje o rozbudowie sieci? Przecież my nie jesteśmy właścicielem. Poszedłem więc do referatu technicznego, a referat techniczny mówi do nas, że tak, my jesteśmy właścicielem, ale MPWiK ma z nami umowę na jakby eksploatację tej sieci. I w tym zakresie również powinni wydawać właśnie tego typu decyzje. I to jest taka przepychanka pomiędzy jednymi i drugimi. I rozmawiałem z tymi pracownikami technicznymi miasta i powiedzieli mi, żebym o to walczył, bo mam rację. Więc no, próbuję walczyć na razie w ten sposób. Ale też pamiętajcie Państwo, że to nie jestem jedyną osobą tutaj w tej sprawie i tak każdy będzie miał ten problem. Ja jestem zdeterminowany, tak? Nie wszyscy są tak zdeterminowani. Panie Kamilu, jeżeli chodzi o samą sprawę, jakby o stronie formalnej, jeżeli chodzi o postępowanie samoskargowe, to w zakresie, w jakim ustawa przewiduje możliwość panu odwołania od decyzji organu, od decyzji spółki w tym wypadku, przepraszam, odnośnie odmowy uzgodnienia przyłączenia do sieci, to w takim zakresie komisja skargowa takiej skargi nie będzie mogła rozpatrzyć. Bo jeżeli chodzi o samo postępowanie skargowe, to komisja to nie może zastępować to postępowanie skargowe innych procedur. Takie jest przyjęte założenie dla samej instytucji skarg, że one są łatą na system. Tam jeżeli obywatel nie ma żadnych środków ochrony prawnej, tam wtedy robimy postępowanie skargowe. Natomiast mnie w tej skardze głównie zainteresowało ten styk miasto-spółka i to odsyłanie trochę mieszkańca od nasza do Kajfasza, żeby sobie poszedł, ustalił u jednego, u drugiego i na końcu się okazuje, że się przyłączyć do sieci nie może. Jak obaj wiemy, kwestia wodociągów to jest zadanie własne gminy. Tak jak pan powiedział, gmina jest właścicielem w naszym przypadku tych wodociągów. One nie zostały przekazane jako majątek trwały do przedsiębiorstwa. W dalszym ciągu właścicielem pozostaje tutaj miasto. I pytanie jest teraz takie, czy w związku z tym, że jak panu powiedziałem, w zakresie dotyczącym samej decyzji odmownej komisja się nie będzie mogła wypowiedzieć, bo ma pan drogę odwoławczą, to czy pan swoją skargę podtrzymuje w zakresie, w jakim ta procedura sama i uzyskiwanie tych informacji oraz sposób obsługi klienta w tym zakresie pana zdaniem jest nieprawidłowy? No tak, bo tam jest dużo nieprawidłowości, nawet mam wątpliwości co do samego regulaminu, czy on jest jeszcze zgodny z istniejącym prawem, bo proszę pamiętać, że sama ustawa się zmieniła teraz w odbiorowym zaopatrzeniu, w ogóle prawo budowlane się zmieniło i teraz dużo rzeczy powinno zostać zrewidowane. Czytałem też decyzje, niektóre decyzje wojewodów co do właśnie tego typu zapisów, co do możliwości technicznej i tam wielu wojewodów uchyliło taki na przykład punkt bazujący na tym, że na przykład MPWiK może dokonać odmowy na podstawie właśnie tych warunków technicznych, więc to bym proponował zrewidować.
A co do trybu, no to uważam, że jest tam dużo trybu postępowania, jest tam dużo zawiłości, tak? No bo jest to takie właśnie przepychanie się jednej części, czyli jednego MPWiK gminy między sobą i trochę nie ma wypracowanego trybu takiego postępowania właśnie, którym do tego typu sprawy można byłoby prowadzić. Czy członkowie komisji mają jakieś pytania do skarżącego? Nie widzę pytań. Natomiast ja jeszcze mam taką kwestię do omówienia z panem. Bo tak naprawdę to pan chciał skorzystać z tej procedury, która mówi o tym, że pan zostaje inwestorem, buduje pan na podstawie tych warunków, które pan uzyskuje wodociąg, ponosi nakłady na jego wytworzenie, a następnie przychodzi z roszczeniem do miasta o wykup tej infrastruktury, prawda? Znaczy no jest takie zarządzanie burmistrza, uważam, że to nie jest właściwie nazwane roszczeniem, tak? No bo sieć jest własnością gminy, tak? I tak naprawdę wiele osób może ewentualnie dalej potem do tej sieci się podpinać, tak? Więc jakby budując, ja po prostu buduję jakiś fragment. Natomiast wskazałem jakby w tym piśmie do państwa, że jakby to, co proponuje MPWiK, to o czym argumentuje swoje działanie, jest bez sensu, tak? No bo nie możemy przecież podpisać umowy w zakresie czegoś, co nie zostało w żaden sposób określone, tak? Najpierw musi zrobić projektant projekt. A żeby projektant projekt mógł zrobić, no to ktoś musi wydać decyzję o warunkach przyłączenia do sieci. I dopiero mając te warunki określone, projektant może zacząć projektować taką sieć, tak? To przyłącze. I na tej podstawie można dopiero po zaprojektowaniu takiego odcinka, można by było powiedzieć sobie, dobra, jest to zaprojektowane, to teraz idźmy do gminy i ustalmy warunki, na zasadzie których oni to wykupią ode mnie, tak? Tylko to jest jakby odwrócona kolejność działań. Przez to cała ta sytuacja jakby totalnie nie ma sensu, tak? No bo teraz regulamin czy zarządzenie burmistrza w tej sprawie, już nie pamiętam tam numeru, mówi o tym, że można przyjmować urządzenia, ale istniejące. Więc to się ma nijak do tego, co mówi MPWiK, bo my tu mówimy dopiero o projekcie, tak? W zakresie nawet czego nie miałbym podpisywać umowy, no a poza tym no, trzeba przecież bazować na jakichś zarządzeniach burmistrza i bieżących, a no, to zarządzenie bieżące ma się nijak do tego, co proponuje MPWiK. Dlatego uważam, że taka propozycja działania jest bez sensu. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma więcej pytań do mieszkańca, biorąc pod uwagę to, że wpłynęły dodatkowe wyjaśnienia burmistrza, które jakby rzucają dodatkowe światło na tą sprawę, to ja to widzę w ten sposób, że w zakresie, w jakim ta skarga dotyczy odmowy wydania warunków technicznych przyłącza, to my, biorąc pod uwagę, że jest droga odwoławcza, nie powinniśmy się wypowiadać. Natomiast w pozostałym zakresie i tutaj wskazać trzeba będzie mieszkańcowi organ właściwy do odwołania, czyli w tym przepraszam, wypadku. Przepraszam, że przerywam, tylko prosiłbym, żeby pan dokładnie sprawdził, czy w regulaminie nie ma wskazanego tego trybu, tak? Bo pan miejscowy też wskazuje tryb postępowania reklamacyjnego i moim zdaniem, znaczy nie dam sobie teraz ręki uczyć, tam w trybie postępowania była taka właśnie chyba informacja. Dobrze. Mogę skargę złożyć do rady, ale to nie pamiętam się. Dobrze, no ale jeśli mamy kolizję regulaminu z ustawą, no to będziemy kierować się ustawą w tym momencie. To jest jedna rzecz. Natomiast zaopiniowałaby komisja jeszcze raz tą skargę w zakresie współpracy na linii miasto-MPWiK i z jakości obsługi klienta de facto przez organy gminy. Taka jest moja propozycja, czy członkowie komisji mają jakąś uwagę w tym zakresie? Nie widzę. To poddalibyśmy ten mój wniosek pod głosowanie, czyli ponowne opiniowanie tej skargi po wyjaśnieniach burmistrza pod kątem obsługi klienta przez gminę i na styku z miejską spółką wodociągów i kanalizacji. Kto jest za uznaniem tej skargi za zasadnej?
Komisja jednogłośnie uznała tą skargę za zasadną. Dziękuję komisji, dziękuję panu za udział w posiedzeniu. Projekt uchwały zostanie przygotowany na najbliższą sesję w poniedziałek. Powinien być wtedy głosowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do widzenia. Przechodzimy do następnego porządku obrad. Będzie to wniosek Ligi Ochrony Przyrody z dnia 21 grudnia w sprawie zabezpieczenia drzew na terenie inwestycji prowadzonej przy Biblii Waleria oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Jest przedstawiciel stowarzyszenia, które złożyło ten wniosek. Proszę bardzo. Głośnik. Trzeba włączyć. Tak, dzień dobry. Głośnik trzeba włączyć. Jestem już. Proszę państwa, sprawa dotyczy Willi Waleria i obecnie tam prowadzonego remontu. I problem jakby został w międzyczasie trochę rozwiązany, tak? Bowiem po interwencjach Urząd Miasta był uprzejmy zabezpieczyć te drzewa. Natomiast nasz niepokój i ten wniosek, no to jest przesunięcie w czasie, ale chodzi generalnie o to, że no nie powinno być tak, że tam, gdzie miasto prowadzi pracę, nie przestrzega zapisów prawnych. Służby, które prowadzą zarówno inwestycje na terenie miasta, jak i dbają o zieleń, są zobowiązane i powinny świecić przykładem, bo jeżeli naprzeciwko, przy tej samej ulicy, mieszkańcy doskonale wiedzą, że budując muszą zabezpieczyć drzewa, to tym bardziej należałoby tego oczekiwać od urzędników. Więc no, ja rozumiem, że ten wniosek jakby jest już troszeczkę spóźniony, tak? Wniosek jest spóźniony. Powiem pani tak, no bo ja wiem, że nie został przekazany w terminie 7 dni, bo tak wypadło z początku komisji obrad i sesji. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię techniczną, no jakby Rada Miasta nie zabezpiecza. Jakby to jest czynność wykonawcza i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie jako radni tego wykonać i zrealizować. W takich wnioskach właściwy pozostaje burmistrz miasta Milanówka. No i tutaj, żebyśmy nawet się dwoili i troili, no takiego wniosku radni nie są w stanie formalnie zrealizować. Ja rozumiem, że gdyby to była skarga, rozpatrywaliby państwo dzisiaj skargę na działalność urzędnika. Byśmy tą skargę przekazali do organu nadzorującego prawidłowość wykonywania prac budowlanych w tym momencie. No bo tak by wychodziło, za każdym razem musimy poszukiwać właściwości organu i no chyba, żeby udało się w jakimś zakresie powiązać tutaj pracę Urzędu Miasta z tą skargą i właściwością Urzędu Miasta, wtedy tak, ale na pierwszy rzut oka wydaje się, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Dobrze, i czy radni mają jakieś pytania do tej sprawy jeszcze? Radni nie mają żadnych pytań. Rozumiem, że Liga Ochrony Przyrody też nie zmienia treści wniosku i żadnych modyfikacji tutaj nie będzie. Moja propozycja jest taka, żeby przekazać to do pana burmistrza i tutaj zgodnie z właściwością po prostu. Tu nic więcej, nic dodać, nic ująć, tu nic innego mądrego nie wymyślimy. Rozumiem, że następnym razem, jak zajdzie taka sytuacja, sformułujemy to inaczej. I czy ja bym prosił tak, że jeżeli stowarzyszenie chce podjąć jakiś temat, który stałby się, żeby on wszedł pod obrady, stał się przedmiotem dyskusji na Radzie Miasta, to w mojej ocenie lepszym rozwiązaniem byłoby, tak jak w treści tego pisma pani sformułowała, nie kierowanie do przewodniczącego Rady Miasta jako do przedstawiciela organu czy do Rady Miasta, tylko kierowanie do właściwego przewodniczącego komisji. Wtedy to ma charakter prośby o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego danych prac, danej sytuacji i wtedy usiądziemy i porozmawiamy na Radzie Miasta o tym problemie, a nie będziemy uciekali w formalne rozstrzygnięcia skargi, wniosku bądź petycji, do czego nas de facto format pisma niejako zmusza w pewnym momencie. Więc taka jest prośba, że chcemy coś uczynić przedmiotem zagadnienia i rozmów na sesji komisji, to żeby to formułować do przewodniczącego komisji z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad danego punktu i omówienie danej sprawy. Dobrze, rozumiem. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze wobec tego jedną prośbę, tak, ponieważ następny punkt jest związany z Turczynkiem. Tak. A
koleżanka mi tutaj jeszcze nie dojechała, jedzie rowerem, zaraz powinna być. To urządzimy przerwę w takim razie parę minut. Bardzo dziękuję. Koledzy i koleżanki się nie sprzeciwią. Nie widzę głosów sprzeciwu, czyli przegłosujmy, momencik, przegłosujmy formalne przekazanie tego wniosku do burmistrza. Kto jest za przekazaniem tego wniosku do burmistrza miasta Mielnówka? Komisja jednogłośnie zaopiniowała. Rozumiem, przepraszam panie Piotrze, tak? Rozumiem, że tego o zabezpieczeniu drzew, tak? Tak, dobrze. Komisja jednogłośnie zaopiniowała przekazanie tego wniosku do burmistrza miasta Mielnówka i ogłaszam w takim razie 5 minut przerwy. Jak się przedstawiciel pojawi, to proszę dać znać, dobrze? Dobrze, oczywiście. Panie przewodniczący, jest tam pan może gdzieś?
Panie przewodniczący, mamy taką sytuację, że pani Krawczyk ma jakieś bardzo poważne kłopoty ze zwierzęciem swoim i nie będzie mogła dzisiaj przyjechać. Więc ja postaram się państwu po prostu pomóc w tym i jak mogę. Czy tutaj sprawa też jest dosyć jasna, prosta i czytelna, bo też mamy, może inaczej, są już radni? Czekam, pani Karolina jest, pan Krzysztof jest. Dobrze, to wznawiam posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji po przerwie. Przechodzimy do punktu C, czyli wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Miasta Ogrodów w sprawie prac remontowych i konserwacyjnych zabytków w Turczynku. Wniosek już wcześniej, żeśmy pokrótce omówiliśmy na wcześniejszej komisji w sprawach takich różnych pism, które wpłynęły do komisji. Natomiast chcieliśmy dać możliwość wnoszącemu, żeby miał możliwość prezentacji swoich poglądów przed komisją. I dlatego ten wniosek jeszcze raz wprowadziliśmy, tym razem formalnie w porządek obrad. Tak jak przy poprzednim wniosku, jeżeli chodzi o sam ten wniosek, to ten wniosek został skierowany i do burmistrza, i do Rady Miasta Milanówka, czyli de facto ten wniosek wpłynął także do organu wykonawczego, a w swojej treści tak naprawdę również dotyczy kwestii wykonawczych, czyli remontu i zabezpieczenia zabytków na Turczynku. Chodzi również oczywiście o zabezpieczenie środków na ten remont, natomiast w chwili obecnej, jeżeli taki wniosek miałby być realizowany, to się to wiąże z inicjatywą burmistrza w tym zakresie i utworzenia osobnej pozycji budżetowej albo poniesienie nakładów z tych środków, które ma podmiot zarządzający tym obiektem, czyli RDK-IM. I w wszystkich tych wypadkach właściwość w mojej ocenie pozostaje po stronie również burmistrza miasta Milanówka, bo my jako Rada Miasta nowego zadania w tym momencie nie możemy utworzyć w budżecie. Znaczy ja rozumiem, panie przewodniczący, tylko problem polega na tym, że o ile mi wiadomo, to ani burmistrz, ani pani dyrektor ZGKM-u, która jakby prowadzi, opiekuje się tym obiektem, nie odpowiadają na pisma Stowarzyszenia Miast Ogrodów. Więc sytuacja jest trudna, bo jakżeż to się mamy znaleźć i o tym porozmawiać, jak reakcji ze strony urzędu nie ma. Szanowna pani, no ciężko mi się wypowiadać w tym zakresie, dlaczego tej reakcji nie ma na zabezpieczenie Turczynka. Czy ogólnie problem? Ale nawet żadnej odpowiedzi, tak? Nie mam dzisiaj pieniędzy, będę miał za 4 miesiące. Nie mogę zrobić tego, zrobię to. Zwłaszcza, że stowarzyszenie proponuje nawet, że samo będzie brało udział w tych, postara się pewne rzeczy zrobić sam, na przykład umocować rynny. Tylko prosi o drabinę. Cisza, absolutnie żadnej pomocy z urzędu. I ja jestem przerażona czym innym, bo później przychodzą radni, bo już takie wypowiedzi widziałam, i opowiadają, jak to jest straszna ruina. Ja tam byłam, proszę państwa, we wrześniu, w środku, nie na zewnątrz. I naprawdę poza tym jednym miejscem, w którym jest dziura w murze i rzeczywiście woda leci po oknie i tam jest dewastacja i to trzeba byłoby zrobić natychmiast, cała reszta nie jest w tragicznym stanie. To są małe naprawy. Po to, żeby to tylko zabezpieczyć. Ja nie mówię o remoncie, ale o zabezpieczeniu. No chyba, że cel jest taki, żeby to jak najtaniej sprzedać. Więc no naprawdę wydaje nam się, że to jest majątek gminy i no, były pieniądze, mało tego, jest nakaz na pewne wykonanie pewnych prac od konserwatora i brak odpowiedzi z urzędu jest po prostu no, zadziwiający. Ja nie wiem, czy to, bo w podobnej kwestii trwa też kontrola znikły, jeżeli dobrze kojarzę, jeżeli chodzi o zabytki, opiekę nad zabytkami w mieście. Czy ta kontrola się zakończyła, czy nie? Czy ona się zakończyła, czy nie? Tego też nie wiem. Natomiast wiem, że taka kontrola się toczyła w pewnym momencie. Jak rozumiem, jeżeli chodzi o to pismo z 2 listopada skierowane do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, tam było wymienione 11 pozycji odnośnie od strony Turczynka punktów do wykonania. Rozumiem, że to się po prostu nie wydarzyło to się po prostu. Tak? Nie wydarzyło się nic. Ani B, ani me, ani kukuryku, ani, że tak powiem, dam albo nie dam, albo pocałuj mnie.
Zróbmy tak, czy moja propozycja jest taka, żeby formalnie ten wniosek przekazać do burmistrza i jeżeli on już też wpłynął do burmistrza zgodnie z tą datą 3 grudnia, wobec tego już powinna być odpowiedź na to, więc jeżeli miał to w treści uzasadnienia, postaram się ująć, że powinno być to załatwione i że państwu przysługuje prawo złożenia skargi w przypadku nieotrzymania odpowiedzi na wniosek. I poczekajmy parę dni i jeżeli taka odpowiedź nie przyjdzie, no to będziemy rozpatrywali, jeżeli państwo oczywiście zechcą złożyć skargę na działanie burmistrza w tym zakresie. Nie pozostaje to, moim zdaniem, nie pozostaje to nic innego, jak przekazać ten wniosek również do burmistrza miasta Milanówka. Czy członkowie komisji mają jakieś pytania? Propozycje? Nie, dziękuję. To przejdźmy do głosowania. Wniosek jest taki, żeby... Tak? Proszę. Ja chciałam tylko powiedzieć, panie przewodniczący, że oczywiście możemy tutaj sobie skargę... Pani Karolino, proszę wyłączyć kamerę, bo pani zabiera. Możemy sobie skargę opiniować. Pani Karolino, proszę kamerkę i teraz próbować. Teraz słuchać? No proszę dłuższą wypowiedź, to zobaczymy. Teraz nie słychać? Nic nie słychać? Chciałam powiedzieć, że oczywiście możemy... Dobra, to odpuszczę, jak nie sobie nie słychać. Nie słychać, pani Karolino. Rwie nam tą wypowiedź. Dobrze, to może w tym momencie, pani Karolino, proszę przywrócić kamerę, żebyśmy przynajmniej widzieli, jak pani głosuje. Halo, halo. Jest pani z nami? Pani Karolino? O, jest pani. Chyba, o, jest. Pani Karolino, jeżeli pani rezygnuje z swojej wypowiedzi w związku z problemami technicznymi, to przejdźmy do głosowania. Wniosek jest o przekazanie tego pisma do burmistrza miasta Milanówka jako wniosku zgodnie z właściwością. Kto jest za? Komisja jednogłośnie 3 głosami za przegłosowała przekazanie tego wniosku do burmistrza miasta Milanówka. Wyczerpaliśmy w tym momencie porządek obrad komisji. Zamykam posiedzenie w dniu dzisiejszym. Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.